meczu z Rakowem Częstochowa rozmawiamy z Kamilem Bielińskim. Kamil, typowy mecz walki, dużo gry w środku pola. Mecz z przebiegu na remis, ale to Raków okazuje się drużyną o jedną bramkę lepszą. Co możesz powiedzieć po takim spotkaniu? No niestety, przerywamy tą samą jakąś tam pasę tych meczów bez porażki. No dzisiaj naprawdę można było więcej z tego wyciągnąć. Niestety straciliśmy bramkę z takiego dziwnego rzutu wolnego, można powiedzieć, i przegrywamy to spotkanie. Uważam tak jak ty, na pewno mecz na remis z żadnym skazaniem, nawet ani na Raków, ani na nas, więc szkoda, że niestety nie wywoziemy stąd punktów. Powiedziałeś na początku o przerwaniu pasy. Istotnie była ta pasa naprawdę dobra. Byliśmy jedną z dwóch drużyn w Ekstraklasie bez porażki w 2021 roku. Jaki pomysł na to, żeby wrócić po tej jednej porażce? Nie załamywać się, tylko wrócić na zwycięską ścieżkę? No nic, będziemy teraz pracować nad kolejnym spotkaniem. Za chwilę mamy mecz z Lechią Gdańsk i tyle, więc no, dzisiaj już mecz się zakończył. Trzeba po prostu oglądnąć, przeanalizować to, co gdzieś tam było dobre, to, co było złe w tym meczu i po prostu skoncentrować się na kolejne spotkanie, z którego my chcemy wyciągnąć kolejne punkty, bo to, że się nie udało dzisiaj, nie oznacza, że w następnym spotkaniu nie wrócimy na dobrą drogę. Po raz pierwszy od dłuższego czasu wyszliśmy w zestawieniu z dwoma napastnikami. Zagrałeś razem z Peterem Wilsonem w formacji ataku. Jak ocenisz waszą współpracę? Pierwsza połowa trochę ciężko było nam jakby funkcjonować do przodu, bo byliśmy bardziej skoncentrowani na zadaniach defensywnych i gdzieś dużo pracy nas to kosztowało i zdrowia. Gdzieś tak naprawdę po tym straconym golu ta gra się trochę otworzyła. Widać było, że można było coś więcej zrobić. Potem trener zrobił zmiany. Wpuścił Marko, wszedł Mateusz do przodu, więc widać było, że tych miejsc było trochę więcej i mogliśmy coś więcej zrobić. No i szkoda, że mówię, nie udało nam się strzelić tej bramki, przynajmniej wyrównującej, ale nie ma się co załamywać. No trudno, no, dzisiaj się nie udało i mamy kolejne spotkania przed sobą. Myślę, że po takim meczu trzeba przede wszystkim pamiętać, że jesteśmy drużyną, która ograła Legię, Górnika i że to Podbeskidzie cały czas potrafi grać w piłkę i będzie groźne dla każdego zespołu, z którym przyjdzie nam się mierzyć w tabeli. No na pewno, no, trzeba jakby popatrzeć, jak Raków funkcjonował w ostatnich tutaj minutach dzisiejszego spotkania, że jednak miał szacunek do nas i cofnął się i miał problemy z nami, więc mimo wszystko, że mieli wynik, jednak gdzieś tam musieli drzeć się do ostatnich minut z tym korzystnym wynikiem, więc widać, że gdzieś tam ta gra się nasza poprawiła i jednak ci przeciwnicy mają z nami duże problemy. Dzisiaj Raków jest o jedną bramkę lepszy, ale mówię, no, kolejne mecze przed nami i chcemy po prostu dalej punktować. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję.